Rozdział 5. Cierpienia żeni Komarowa. I spotykam wszędzie krwawy ślad. Ktoś tędy szedł, cierpiąc i walcząc wśród trwóg. Podziemia miejskiego więzienia NKWD powitały żenie Komarowa grobową ciszą. Śmiertelnym chłodem wiało od szarych twarzy przedstawicieli administracji podczas wstępnego przesłuchania. Podczas rewizji wydawało się żeni, że razem z odzieżą wywracają na drugą stronę jego duszę. Słyszał już o różnych metodach przymusu stosowanych w czasie przesłuchań i na celach. Żenia wiedział, że wiele z tych opowieści było przesadzonych, ale w stosunku do siebie spodziewał się wszystkiego. Dlatego idąc podziemnym labiryntem korytarzy, był przygotowany, że za każdym zakrętem może na niego czekać niespodzianka. Wszystkie komendy konwojującego go strażnika ograniczały się do syknięć i mimiki twarzy. Na jednym z zakrętów strażnik, zajrzawszy za róg, obrócił żenie twarzą do ściany i szeptem rozkazał zamknąć oczy. Wszystkie wnętrzności skurczyły się w nim w oczekiwaniu czegoś strasznego, szczególnie gdy usłyszał pośpieszne kroki nadchodzące z tyłu. Po chwili jednak się uspokoiło i kazano mu znów iść do przodu. Nagle strażnik zatrzymał się przed żelaznymi drzwiami z napisem 14 i zajrzał przez kukiel w nawiasie otwór w drzwiach, a później wyciągnął z pęku jeden klucz i otworzył drzwi. Wskazał żeni żelazną gołą pryczę i natychmiast zamknął drzwi z powrotem. Żenia podszedł do pryczy, złożył wszystkie powywracane podczas przeszukania rzeczy i klęknął na kolana. Boże mój, Ty wiesz, że za moją miłość do Ciebie i Twoich świętych przykazań znalazłem się w tym mrocznym miejscu. Błogosław moje kroki za Tobą przez tą dolinę łez, od pierwszych, którymi przestąpiłem ten próg, do ostatnich, jeśli kiedyś zechcesz mnie stąd wyprowadzić. Strzeż mnie tutaj i rodziny, i bliskich, którzy zostali na zewnątrz. Bądź moim opiekunem, doradcą i wodzem do końca. Proszę Cię, aby moje cierpienia nie pogłębiły cierpień innych. Dziękuję Ci, że mogę cierpieć wraz z Twoim Kościołem, za Twoją prawdę i Twoje imię. Amen. Bez najmniejszego cienia smutku wstał z modlitwy i odwróciwszy się do pozostałych więźniów, powiedział z nutą uroczystości w głosie: Przyjaciele moi, witam Was wszystkich i proszę, byście mnie bez uprzedzeń przyjęli do swojej rodziny. Oprzedł wszystkich i uścisnął im pożółkłe ręce. Widać było, jak ich szare twarze na moment przy tym poweselały. Wiem, że was interesuje, kto i za co tu trafia, kontynuował żenia. Dlatego wyjaśniam. Nazywam się Jewgeni Michajłowicz Komarow, ale nazywajcie mnie żenia, bo mam dopiero 25 lat. Jestem mieszkańcem tego miasta. Z wyznania jestem chrześcijaninem baptystą. Za co się tu znalazłem? Nie wiem. Ale domyślam się, że za głoszenie Ewangelii mojego Pana Jezusa Chrystusa. Po tym krótkim objaśnieniu podszedł do żeni młody mężczyzna o nazwisku Kugiel. Pracował jako redaktor jednej ze wschodnich gazet i usiadłszy obok żeni powiedział: Patrząc na Pana uduchowioną twarz, Pana młodość, niezachwianą pewność, mimowolnie przypomniałem sobie moje młode lata, kiedy podobnie jak Pan, z wielkim natchnieniem oddałem siebie całego tym ideom i celom, które starałem się wykonać w sobie, a przez powierzoną mi przez partię gazetę przekazywać innym. Służąc partii i narodowi, poświęciłem się bez reszty ideom Lenina, Marksa i Engelsa. Czasami zapominałem o swoich obowiązkach wobec rodziny. Byłem przekonany o słuszności zadań, które wykonuję. Wierzyłem otaczającym mnie towarzyszom, współpracownikom. Ale co z tego wyszło? Do tej pory nie potrafię dojść do siebie. Stałem się wrogiem narodu. I to jeszcze swojego narodu, rozumie pan? Ale jak? Kiedy się nim stałem? Jeszcze wczoraj moje nazwisko było wśród szanowanych, dawali nagrody, premie. A dzisiaj? Koszmar, jestem najgorszym przestępcą. Jestem już pogrzebany, ludzie po mnie depczą. I w co tu wierzyć? Gdzie jest prawda? Przecież teraz wszystko jest stracone. Po co mam żyć? Jestem gorszy niż zwierzę. Rozumie pan? Ja nawet teraz nie mogę patrzeć na siebie. Wszystko zginęło. O zgrozo! Kugiel z jękiem złapał się za głowę i wstał, żeby udać się na swoją pryczę.
Wtedy podniósł głowę niejaki Białkowski, pracownik naukowy jednego z instytutów. Był to mężczyzna w sile wieku, z przyjemnym wyrazem twarzy i zwrócił się do redaktora. Co ty się rozklejasz jak baba, idealista wielki. Kiedy cię chwalili, to latałeś wszystkim nad głowami. A teraz, jak przyszła pora, żeby wypróbować twoje przekonania, to rozklejasz się, tak że z twoich idei tylko słowa zostały. Trzeba tu przychodzić jak ten chłopak. Gdzie jest żywotność twoich przekonań? Na czym one się opierały? Potem chwilę pomilczał i podszedł do żeni. Tak, młody człowieku, widzę, że masz dobre zadatki, tylko to wszystko potrzebuje naukowych podstaw i myślę, że w przyszłości uda ci się tego dokonać. Przybycie żeni zapoczątkowało wiele dyskusji i wniosło wielkie ożywienie do więziennego życia. Większość aresztantów się rozpogodziła, nabrała odwagi i to w wyraźny sposób odbiło się na ich zachowaniu w czasie przesłuchań. Widocznie doszło to do górnych pięter, do tych, którzy prowadzili śledztwa i wkrótce żenie przeniesiono do innej celi. Śledztwo w sprawie Komarowa nie zaczęło się od razu. To była jedna z metod stosowana wobec wielu aresztowanych. W pierwszych dniach żenia traktował to jako szczególną łaskę i z uwagą obserwował zachowanie swoich towarzyszy. Widział cierpienie moralne ludzi przez rozczarowanie się swoimi, jakim się zdawało, niepodważalnymi ideami. Bardzo cierpieli przez fałszywe zeznania bliskich, znajomych, a nawet krewnych, ale najbardziej przez świadomość swojej niewinności. Chciało się krzyczeć, udowadniać swoją niewinność, ale na przesłuchania nikt nie wzywał tygodniami, a nawet miesiącami. Nieszczęśnicy oczekiwali na wezwanie, pisali skargi, rwali się do góry, by złożyć wyjaśnienia, w pełni przekonani, że znaleźli się tu całkowicie omyłkowo. Także żenia musiał to przejść i dowiedzieć się, czemu ci niewinni według własnego przekonania ludzie, w końcu doczekawszy się śledztwa, po pierwszym przesłuchaniu i spotkaniu ze śledczym, padali na swoje prycze rozpaczliwie płacząc. W końcu przyszedł czas na Komarowa. Pomimo tego, że po raz pierwszy znajdował się pod śledztwem i w więzieniu NKWD, nie załamywał się, jak mu się zdawało. Przy pierwszych spotkaniach śledczy był bardzo uprzejmy i ku zdziwieniu żeni był dobrze zaznajomiony z życiem i charakterem działalności jego towarzyszy w służbie i przyjaciół. Troskliwie pytał o zdrowie żeni i jego pobyt w celi, a ten chętnie odpowiadał mu na wszystkie pytania. Zdawało mu się, że minie tydzień lub dwa i kilka takich miłych rozmów i potem wypuszczą go szczęśliwego i pełnego dobrych wrażeń z powrotem do rodziny. Ale niestety, nastrój śledczego podczas następnych przesłuchań znacznie się zmienił. Jak letnie promienie słońca zmieniają się w jesienne, zachmurzone ołowianymi chmurami niebo, tak zmieniła się jego twarz. To już było prawdziwe przesłuchanie. Śledczy przeszedł nagle z luźnych opowieści Komarowa o swojej wierze i zaufaniu panu przy filiżance herbaty do konkretnych pytań na temat młodzieżowych spotkań i nazwisk jego przyjaciół. Serce żeni boleśnie się ścisnęło, gdy usłyszał nazwiska Miszy Szpaka i brata Baratowa. Żenia był zdezorientowany i zamilkł przerażony, kiedy usłyszał, że śledczy zna najdrobniejsze detale spotkań młodzieży. Wyraz twarzy śledczego zmienił się z otwartego i miłego na mroczny i nieprzenikniony. Żenia był tą przemianą po prostu porażony i oszołomiony. Z bólem w sercu potwierdził śledczemu niektóre detale jednego ze spotkań młodzieży. Kiedy jednak sprawa doszła do nazwisk jego drogich przyjaciół, opuścił głowę, a język w ustach mu zesztywniał i nie mógł powiedzieć ani słowa. Razem z żądaniami śledczego jakiś głos w środku przekonywał go. Jeśli już potwierdziłeś informację o spotkaniu, to musisz też podać nazwiska. Zakrywszy twarz rękami, żenia powiedział do siebie z rozpaczą: Panie, przecież to będzie zdrada. Dzwonek telefonu przerwał napiętą ciszę. Śledczy odpowiedział komuś gniewnie i przeklął ze złością, ale był zmuszony przenieść przesłuchanie na następny dzień. To była niewątpliwie ingerencja Boga. Żenia serdecznie podziękował mu za taką łaskę i po powrocie do celi prosił o posilenie i mądrość w dalszej walce. Po tym śledztwo przerodziło się w prawdziwą wojnę. Komarow był wzywany na przesłuchania głównie nocą, kiedy organizm był rozregulowany z braku odpoczynku, ale zadziwiające działanie Ducha Świętego zmieniło żenię.
Zamiast naiwności i zmieszania przyszła od Pana siła duchowa, jasność umysłu, zdecydowanie w działaniu i mądrość w odpowiedziach. Śledztwo przedłużało się. Żenia stracił swoją nadzieję na szybki i triumfalny powrót do domu. Wkrótce zrozumiał, że oczekuje go decydujące starcie za wiarę i wyznawaną przez niego prawdę Bożą. I to nie podczas tego krótkiego śledztwa, ale w czasie długich lat tułaczki pośród upadłych i zgubionych w grzechach ludzi, po ciernistej i krwawej ścieżce chrześcijan-męczenników. Poczucie wielkiej odpowiedzialności nie tylko za osobistą czystość, ale za niezachwianie całej sprawy Królestwa Bożego w jego kraju z każdym dniem coraz bardziej i bardziej spoczywało na jego barkach. Po każdym przesłuchaniu schodził do swojej dusznej celi jak na skrzydłach i z uroczystością w sercu. Duch Boży objawiał mu z wielką jasnością, że to ogólne zwycięstwo prawdy Ewangelii, zarówno na świecie, jak i w jego kraju, składa się z osobistych zwycięstw wszystkich chrześcijan, w tym także jego. Ta świadomość wywoływała w nim wielką siłę i dawała nadzieję i radość w duszy i pomagała znosić wszystkie uciski, których doświadczał w czasie śledztwa. Prawie zawsze opowiadał swoim towarzyszom w celi o zwycięstwach i Bożej mądrości w czasie przesłuchania. Aresztanci słuchali go z uwagą i także doświadczali od tego posilenia, a twarze wielu pojaśniały. Niektórzy naśladując go modlili się, każdy według swojego wyznania. W końcu po kilku miesiącach śledczy oznajmił żeni, że śledztwo zostało zakończone, ale sprawa sądowa się nie odbędzie, a o losie żeni będzie decydować specjalne rozporządzenie NKWD. Wkrótce potem przeniesiono go do więzienia miejskiego. Przy pożegnaniu więźniowie ściskali go jak najbliższego człowieka, a niektórzy nie mogli powstrzymać łez. Warunki w więzieniu miejskim były zupełnie inne. Inny był też skład więźniów. Wielka cela tonęła w chmurach gęstego dymu tytoniowego i dudniła od gwaru. Od strasznego zaduchu i nieustannego ruchu więźniów podłoga była pokryta jakąś mazią, co dopełniło jej i tak straszny obraz. Jednak bez względu na gwar, zjawienie się żeni sprawiło, że w celi na chwilę zapanowała cisza. Ej, młody! Ej, ty! Dawaj no tu swój mandżur! Rozległy się zachrypnięte głosy i niecodzienne dla żeni słowa. Podał worek ze swoimi rzeczami w czyjeś wyciągnięte ręce, a sam znalazłszy suchy od mazi kącik, klęknął na kolana i zaczął się modlić. Modlił się gorąco i gorliwie, po cichu, prosząc Pana o siły i chrześcijańską cierpliwość do wszystkiego, z czym przyjdzie mu się zmierzyć. Koło okna na miękkim posłaniu siedziała grupa młodych mężczyzn, uważnie obserwując żenie i po modlitwie zawołali go do siebie i pytali o wszystko, co ich interesowało. Siadając, żenia zauważył, że z jego worka została tylko torba z jedzeniem, ale udawał, że nie zauważył grabieży. Usiadł spokojnie i krótko opowiedział o sobie. Dowiedziawszy się, że Komarów jest wierzącym, zadawali mu wszelkiego rodzaju pytania, próbując różnymi głupimi dowcipami zaświadczyć, że też są religijni. Większość z nich miała na ciele wytatuowanego, ukrzyżowanego Zbawiciela lub słowa różnych modlitw. Po objaśnieniach złodzieje przekonali się, że żenia jest rzeczywiście wierzący, i rozmowa przybrała bardziej poważny ton. Po jakimś czasie drzwi celi się otworzyły i wniesiono dużą kać pełną balandy, od której cela napełniła się specyficznym zapachem, który świadczył, że składniki użyte do ugotowania tej potrawy były wątpliwej jakości. Po zjedzeniu obiadu żenia wyjął z torby to, co ocalało i zaczął rozdawać swoim towarzyszom. Przestępcy patrzyli z uznaniem, jak szczodrze dzielił się swoimi słodyczami i bardzo im się to spodobało. Daj spokój, mały, wszystkich nie obdzielisz, zatrzymał go potężnym basem jeden z siedzących obok więźniów z długimi, sinymi bliznami na brzuchu. Żenia jednak zostawił torbę otwartą i uprzejmie powiedział do wszystkich. Bracia, w takim razie, jeśli ktoś zatęsknił za domowymi wypiekami, to częstujcie się, do herbaty. A sam podszedł do jednego z więźniów, który bojaźliwie spoglądał z ciemnego kąta pod pryczami, wycierając pot brudnymi strzępami poszewki na poduszkę. Na jego inteligentnej, miłej twarzy były ślady pobicia. Komarow podszedł do niego
i poczęstował słodyczami. Zobaczywszy jego szczere współczucie, człowiek ten niezdecydowanie wyszedł z półmroku i odezwał się. Słyszałem pana rozmowę z tymi zwyrodnialcami i byłem porażony, jak taki inteligentny człowiek może rozmawiać z takimi dzikusami i to jeszcze na takie tematy, jak poznanie Boga. Widzi pan, co oni zrobili ze mną? Jestem astronomem z wykształcenia i z zawodu. Podli i źli ludzie sprawili, że się tu znalazłem wśród tej patologii. Wczoraj, kiedy mnie tu przyprowadzili, jak pana dzisiaj, miałem na sobie ładną koszulę i marynarkę, a oni zażądali, żebym to wszystko oddał. Oczywiście byłem skrajnie oburzony, jak w radzieckim więzieniu człowiek może być całkowicie bezbronny w obliczu tych zwyrodnialców, ale uświadomiłem sobie, że skoro jako zupełnie niewinny człowiek okazałem się bezbronny przed obliczem tych wysoko humanitarnych ludzi z NKWD na drugim piętrze, to tym bardziej te dzikusy mogą zrobić ze mną, co potrafią, więc oddałem im to, co chcieli. Ale nagle zażądali jeszcze jedynej pamiątki po mojej ukochanej, tej haftowanej przez nią poszewki na poduszkę. Wtedy nie wytrzymałem i rzuciłem się, żeby ją odebrać. Oni całą bandą zaczęli mnie bić i kopniakami zapędzili tutaj, a teraz nawet nie dają stąd wyjść. Z poszewki zostały tylko te brudne strzępy, które pozbierałem z podłogi. Słuchaj, młody, zawołali Komarowa kryminaliści. Tu są twoje rzeczy. Zobacz, czy wszystko się zgadza. Zabieraj wszystko i kładź się tutaj. Więzień ze szramą na brzuchu wskazał Żeni Prycze niedaleko od siebie. Żenia zdziwił się, widząc, że wszystkie rzeczy są z powrotem na miejscu i leżą obok torby w worku. Jedzenie też, oprócz tego, które sam rozdał. Więzień z bliznami huknął na astronoma. Widzisz, diable, to gość uczony, tak jak ty, ale do celi przyszedł jak człowiek. Nie rzucał się po swoje szmaty, to i dostał miejsce jak człowiek. A ty na wolności chodziłeś w wykrochmalonych kołnierzykach i tu byś się chciał stroić. Szoruj pod Prycie, żeby nikt twojej gęby nie widział, bo ci zaraz parasze na łeb założę. Żenia, słysząc potok więziennych obelg, w duszy poczuł wielkie współczucie dla astronoma i zaczął cierpliwie, a przy tym rozumnie, bronić go przed rozzłoszczonymi więźniami. Także ich złość powoli zaczęła niknąć, a pod wieczór zupełnie się uspokoili. Wieczorem Żenia zupełnie uwolnił nieszczęśnika i długo z nim rozmawiał. Jestem bardzo wzruszony pańskim współczuciem. Zupełnie nie mogę zrozumieć tego wewnętrznego spokoju, który pan posiada, powiedział już nieco spokojniejszy astronom. Jak pan może sam, cierpiąc niewinnie, współczuć jeszcze drugiemu? Widzę, że nie ma pan na twarzy nawet cienia smutku. Mój drogi, odpowiedział mu Żenia, ten wewnętrzny pokój nie pochodzi ode mnie. Dał mi go ten, który umierał w mękach przybity do krzyża i myślał o swoich bliźnich, stojących pod krzyżem, i o wrogach, którzy z niego szydzili. Jego imię jest Jezus Chrystus. Ten wewnętrzny pokój on może dać także panu, jeśli przez wiarę przyjmie go pan do swojego serca. Pokój mój wam daję, powiedział do swoich przyjaciół. Życzę panu, żeby pan również otrzymał ten pokój. Drogi młodzieńcze, jestem panem zachwycony, odpowiedział Żeni astronom. Zauważyłem pańską uduchowioną twarz, jak tylko wszedł pan do celi. Szczerze panu zazdroszczę. Jest pan szczęśliwcem, ale ja jestem nieszczęśliwy. Zupełnie rozczarowałem się życiem. Ile wysiłku kosztowało mnie, żeby osiągnąć pozycję naukowca. Do tego myślałem, że razem z moją ukochaną osiągniemy szczyt szczęścia w życiu. Ale niestety, na dzisiaj wszystko dla mnie jest stracone. Nie widzę najmniejszej szansy na wyjście z tego, nawet w dalekiej perspektywie. Nigdy nie myślałem o tym, jak blisko koło szczęśliwego człowieka czai się najgorszy koszmar. To straszne. Zostałem z moją rozpaczą zupełnie sam. Chciałbym wierzyć w Boga tak jak pan. Oglądając gwiazdy, widziałem ślady jego wielkości. Ale co z tego, jeśli nie poznałem go jako mojego Boga? Jeśli on gdzieś jest, to dlaczego mnie nie kocha i nie objawił mi się tak jak panu? Dlatego, że pan go nie potrzebował, odpowiedział Żenia. Pan sam zajmował jego miejsce. Zajął pan w swoim życiu centralne miejsce, a drugim obiektem, który pana interesował, była pana narzeczona. Całe pana duchowe życie było skupione na niej.
Teraz się pan przekona, że poza Bogiem nie może być szczęścia na świecie. Cały pana iluzoryczny domek z kart się rozsypał przy najlżejszym podmuchu wiatru. Tak, ma pan rację. Na moje nieszczęście tak właśnie jest. Jestem tego świadomy. Ale cierpię, myśląc, że Bóg widzi moją niedolę i mnie nie kocha. A przecież jestem zupełnie samotny. Jeśli bym chociaż od kogoś zobaczył trochę współczucia, choć niewielki promyk miłości, żebym mógł w nim zobaczyć Boga. Biedny uczony człowiek wpadł w wielką rozpacz. Ich rozmowę przerwał więzienny obchód. Wkrótce cała cela pogrążyła się w głębokim śnie i tylko z ciemnego kąta słychać było głębokie westchnięcia. Rano po toalecie i śniadaniu wszyscy więźniowie wyszli na spacer. W rogu podwórza, z opuszczonymi oczami, przygnębiony, dreptał w miejscu astronom, samotny, żałosny i stłamszony. Nagle drzwi na spacernik się otworzyły i strażnik wywołał nazwisko astronoma i zabrał go ze sobą. Żenia z niepokojem myślał o losie tego człowieka do końca spaceru. Po powrocie na oddział, Żenia pierwszy znalazł się pod drzwiami celi. Przestąpiwszy próg, znalazł się w ramionach cieszącego się astronoma. — Jewginiu Michajłowiczu, wie pan, co się stało? — krzyczał szczęśliwy z tabliczką czekolady w ręku. — Mój drogi przyjacielu, to prawda! Bóg naprawdę istnieje i to dokładnie taki, o jakim pan mi powiedział! Teraz sam wierzę, że jest Bóg. Niech pan sobie wyobrazi, że wezwano mnie do komendantury i poinformowano, że narzeczona mnie odnalazła i przekazała tę oto czekoladę z gorącymi pozdrowieniami. Już nie jestem sam. Teraz jest i ona, a najważniejsze, że jest Bóg, który mnie kocha. Żenia był szczęśliwy, że mimo tych strasznych okoliczności udało mu się przekazać zaczątek wiary temu nieszczęsnemu człowiekowi. Słuchał w milczeniu, jak jego rozmówca wylewał przed nim swoje uczucia. Komarow zamarzył sobie nawet. Ach, jaki byłbym szczęśliwy, gdyby ten człowiek prawdziwie się nawrócił i stał się bratem w wierze. Ale niestety nie doczekał się spełnienia tego marzenia, bo nieoczekiwanie otworzyły się drzwi i wywołano go wraz z rzeczami. Szybko wbiegł, zebrał swoje rzeczy i zdążył tylko uścisnąć ręce swoim nowym znajomym. Przeniesiono go na sąsiedni oddział i umieszczono w jasnej, przytulnej celi, w której było tylko 6 mieszkańców. Na pierwszy rzut oka statecznych i przy tym podeszłych w latach. Jednakże nowi znajomi, pomimo swej stateczności, rozczarowali go. Sprawiali wrażenie zupełnie bezdusznych. Siedząc w więzieniu, nadal pasjonowali się handlem i tym, co ich tu doprowadziło. Jeden przez drugiego zasypywali Komarowa opowieściami o swoich przeżyciach i byli rozczarowani, a nawet obrażeni, że Żenia widzi wszystko inaczej. Nikt z nich nie zainteresował się tym, że jest on chrześcijaninem. Bardzo szybko Żenia przekonał się, że tym wszystkim handlarzom prawda Ewangelii jest zupełnie obca, a stan ich duszy zupełnie ich nie martwił. Pytanie, czy w ogóle mieli duszę, która cierpi, gdy straci miłość, wiarę w Boga czy społeczność ze światem duchowym. Jedyne, co ich interesowało w życiu, to zapewnienie sobie wygody, a pojęcie szczęścia wiązało się jedynie z powodzeniem takich czy innych kombinacji. Przy poznaniu się z Żenią byli zainteresowani najbardziej tym, skąd jest, jaki ma zawód i czy zna się na kodeksie karnym w sprawach dotyczących defraudacji, oszustwa, marnotrawstwa. Chociaż w celi nie było słychać więziennych przekleństw i wszyscy zwracali się do siebie per pan, na podłodze nie było żadnego brudu, a dym z papierosów był wypuszczany przez okienko. Tym niemniej Żenia był przytłoczony moralną stęchlizną nowych znajomych. Zainteresował go tylko jeden z więźniów, który w odróżnieniu od pozostałych był bardzo małomówny i zamknąwszy się w sobie, przypominał o swoim istnieniu tylko rzadkimi, głębokimi westchnięciami. Żenia stwierdził, obserwując go, że to chyba jedyny człowiek tutaj, w którym zachowała się jeszcze żywa dusza i którego mogą dotknąć chrześcijańskie słowa pocieszenia. Człowiek ten podczas zapoznania się z Żenią krótko opowiedział, że jest posądzony o defraudację ponad 1 000 000 rubli i wszystko jest udokumentowane, w związku z czym oczekuje go tylko jeden wyrok – rozstrzelanie. Żenia w najbardziej przystępny sposób opowiedział mu o wszechmocy Boga i spytał, czy wyraża skruchę wobec popełnionego przestępstwa,
oraz czym by się zajmował, jeśli by został uniewinniony. Nieszczęsny człowiek bez wahania odrzekł: jedyna moja wina jest w tym, że zaufałem ludziom i nie przemyślałem wszystkiego od początku do końca sam. Dodał także, że jeśli by kiedyś znów znalazł się na wolności, to nie popełniłby więcej tych fatalnych błędów i zabezpieczyłby się na całe życie. Komarów siadł przy oknie ze świadomością, że i temu człowiekowi nie jest potrzebny, i w milczeniu obserwował, co dzieje się na więziennym dziedzińcu. W myślach Żenia obejmował wszystkich swoich przyjaciół, wspominając szczegóły pokonanej przez niego do tej pory drogi. Dostrzegał, że Bóg cudownie wszystkim kierował. Myśląc o swoich przyjaciołach, wyobrażał ich sobie w o wiele lepszym świetle, niż to było na wolności. Czuł się też winny w stosunku do niektórych, że za mało im poświęcił czasu. Wszystkie jego wspomnienia sprowadzały się zawsze do jego drogiej rodziny. Przecież dopiero rok minął od jego ślubu z Lidą, a jego córeczka urodziła się już bez niego. Jaka ona będzie? Jak będzie sobie wyobrażała ojca? Czy ich wzajemna miłość z Lidą przetrwa do czasu, kiedy będą mogli znów się spotkać? Wszystkie te myśli powoli nim owładały, a wraz z nimi do serca zakradała się niepewność, ludzki strach i wszelkiego rodzaju wątpliwości. Przyszłość przedstawiała mu się w brudnej, bulgoczącej otchłani, a on sam zamienił się z marynarza stojącego nieugięcie za sterami statku na rozszalałym morzu w nędzarza z jednego z obrazów Ajwazowskiego. Żenia zrozumiał, że pójście za myślami o rodzinie sprawia jedynie niesłychany ból duszy i że rzeczywiście żaden żołnierz nie może dać się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać swojemu wodzowi. Żenia pomodlił się do Boga i zobaczył w roli takiego żołnierza Aleksandra Iwanowicza Baratowa. Jak on się miewa? Jaki jest jego los? Dlaczego powiedział, że więcej na wolność nie wyjdzie? Im więcej Żenia myślał o nim, tym bardziej jego dusza ożywała, przypominały mu się obrazy przebudzeń duchowych, żywi stawali się biblijni bohaterowie: Dawid, Józef, Samson, Jeremiasz i inni. Tak bardzo chciał się teraz znaleźć obok Aleksandra Iwanowicza, tak jak Tymoteusz obok Pawła, i tak gorąco go uścisnąć, jak jeszcze do niedawna ściskali się na wieczornych spotkaniach młodzieży, i usłyszeć od niego wskazówki i przejąć chociaż część tego ognia, którym był rozpalony drogi starszy brat, i poddać się takiemu poświęceniu, jaki widzieli u niego przyjaciele i wrogowie. Koło południa ruch na dziedzińcu się nasilił. Komarow uważnie przyglądał się twarzom wszystkich więźniów w nadziei, że zobaczy kogoś ze swoich. Niestety jednak nikt się nie pojawiał i Żenia już miał odejść od okna, gdy nagle w ostatniej chwili dostrzegł, jak z oddziału wyprowadzają grupę więźniów, i jego serce podskoczyło, bo w pierwszym szeregu zobaczył braci Baratowa i Morokowa. Złapał gwałtownie za kraty w oknie i wciskając twarz między pręty krzyknął: Aleksandrze Iwanowiczu! Tu Komarow, też tu jestem, na pierwszym piętrze, w celi 30. A wy gdzie? Co u was? Aleksander Iwanowicz krzyknął coś w odpowiedzi i wskazał ręką na róg dziedzińca, gdzie znajdowała się toaleta, ale szum w celi przeszkadzał usłyszeć jego słowa. Ponadto w tym momencie wszedł strażnik i głośno ogłosił: wyjście na spacer! Żenia tylko wyszedł na dwór, od razu rzucił się w stronę toalety, nie patrząc na krzyki strażników. Wbiegł tam w tym samym momencie, gdy Baratowa wraz z grupą innych 15 więźniów strażnik wpędzał z powrotem na oddział, nie zezwalając na żadne rozmowy. Nie zwracając na nic uwagi, Żenia podbiegł do brata, objął go i obsypał pytaniami: co z twoją sprawą, bracie? Był już sąd? Gdzie jesteś? W ogóle wielu zabrali po tym, jak was aresztowali, i ja też. Nie rozmawiać! Usłyszeli głośny krzyk strażnika poganiającego swoją grupę do wyjścia. Wszystkich 15 więźniów było bardzo groźnymi przestępcami i siedzieli w osobnej celi, bez prawa do jakiegokolwiek kontaktu z otoczeniem. Wśród nich byli też bracia Morokow i Baratow. Pomimo że od razu przy wejściu do toalety ich rozłączyli, Żenia zdążył krzyknąć: Aleksandrze Iwanowiczu, dokąd was zabierają? Wzrok brata był spokojny,
Niezachwiana pewność wyrażała się w jego wszystkich ruchach, ale jakieś niejasne przeczucie podpowiedziało żeni, że Baratow był skrajnie napięty. Na jego pytanie zatrzymał się, podniósł rękę i wskazał niebo. Ale Żenia nie zrozumiał od razu tego gestu. Odprowadzając Baratowa oczami, pomyślał, że brat kieruje jego myśli i duchowy wzrok ku niebu. Kiedy jednak ich grupę odprowadzono na oddział, Komarow zobaczył, że prowadzono ich do podziemi i wtedy dopiero zrozumiał, że tym gestem Aleksander Iwanowicz odpowiedział na jego pytanie. Brat Baratow został skazany na rozstrzelanie wraz z całą grupą, w której widział go Żenia, i to ich przelotne spotkanie było ostatnim na tym świecie. Z piersi Komarowa wyrwało się błagalne westchnienie, kiedy odprowadzał wzrokiem drogiego sługę Bożego na śmierć. Chwilowa słabość i strach o los brata rozwiały się i do piersi wlał się z nieznaną siłą strumień nowych, ekscytujących uczuć, które zawładnęły duszą chłopaka i w tym momencie zapadła wyraźna decyzja, aby przyjąć z rąk brata skazanego na śmierć sztandar ewangelicznej prawdy i podnosząc go wysoko nad sobą, nieść dalej tą drogą, którą wyznaczy Pan. Od świadomości tego wielkiego i pięknego powołania ogień zapłonął w sercu Żeni. Zrozumiał, że duch prawdziwej ewangelicznej pięćdziesiątnicy spoczął na nim właśnie teraz. I w tych tragicznych chwilach z całym zdecydowaniem oznajmił Panu, że jest gotów stanąć w szeregach głoszących prawdę na miejscu odchodzącego do wieczności przyjaciela i został ochrzczony Duchem Świętym. Opanowało go uczucie wielkiego szczęścia i Bóg objawił mu, że przeszło ono z kochającego serca Aleksandra Iwanowicza. To było szczęście straconego dla Chrystusa i Jego Ewangelii życia, w którym jest zwycięstwo prawdy. Żenia był tak pochłonięty tymi duchowymi przeżyciami, że zapomniał o tym, co go otacza. Łzy wzruszenia lały się gorącymi strumieniami. Patrząc na kratę w oknach podziemi, dokąd zaprowadzili braci, powiedział tylko: idź, bracie, na spotkanie śmierci z radosną pewnością, że tutaj, na więziennym podwórzu, na zmianę twojego kończącego się życia przyszło inne życie, pełne świeżości i ognia. Daj Boże, żeby twój podniesiony ku niebu palec nie zniknął z duchowych oczu nadchodzącego pokolenia. Nie wiem, jak będzie biegło moje życie, tylko niech Bóg pomoże, żebym dniem i nocą, w radości i smutku, w znoju i w walce, do końca moich dni widział ten twój podniesiony do nieba palec i wiedział, dokąd mam iść. W takim błogim, duchowym stanie minęła godzina spaceru jak jedna minuta. Wróciwszy do celi, Żenia jeszcze długo znajdował się pod wrażeniem tego niezwykłego spotkania i rozłąki z bratem. Po kilku dniach Komarow został wezwany do więziennej kancelarii i oznajmiono mu, że jego sprawa była rozpatrzona przez specjalny wydział NKWD i bez sądu został uznany winnym kontrrewolucyjnej działalności religijnej i skazany na 5 lat pozbawienia wolności z odbywaniem jej w obozach pracy. Zaczęło się napięte oczekiwanie, kiedy i dokąd go wyślą. Cierpienia powodowane przez przesłuchania zmieniły się w męczące oczekiwanie nieznanej przyszłości. Żenia wiele się modlił do Boga, by zatroszczył się o jego przyszłość i otrzymał od niego jasną odpowiedź, która go uspokoiła. Bo ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jeremiasza 29:11. Jesienny chłód wdzierał się do celi przez okno silnym strumieniem, ale zdawało się, że wcale nie odświeżał powietrza w zatęchłej, wieloosobowej celi. Żeni udało się zająć miejsce pod samym oknem i łapczywie wdychał świeże powietrze, szczególnie nocą. Chociaż o swój los był spokojny, to jednak martwił się pozostawionymi na wolności przyjaciółmi. Co się dzieje z Miszą Szpakiem, Nataszą i resztą młodzieży? Jak się miewają drodzy staruszkowie, a szczególnie ulubieńcy młodzieży Gawrił Fiedorowicz i Ekaterina Timofiejewna Kabajewy? Wszystko to bardzo go martwiło i tylko gorliwe modlitwy przynosiły jakąś ulgę. W końcu nadszedł dzień, kiedy wezwano go na więzienny dworzec z wieloma podobnymi i odesłano do więzienia przejściowego.
To uradowało żenie, bo więzienny zaduch i monotonia wyczerpały jego duchowe i fizyczne siły. Więźniarka była tak nabita ludźmi, że nie szło normalnie oddychać, a żenia mógł pierwszy raz doświadczyć na sobie brutalności konwojentów i bezduszności bezbożnego serca. Dowieziono ich w jakimś półprzytomnym stanie, mokrych od stóp do głów, i wyładowano na więziennym podwórzu, poddając męczącej procedurze kontrolnej, i po sanitarnych zabiegach już późno wieczorem zaprowadzono do ogromnego pomieszczenia. Jedyna lampka znajdowała się za kratą pod sufitem, ledwo oświetlając celę. Męczący półmrok i ludzki odór pomieszany z dymem tytoniowym był faktycznym wyobrażeniem tego, co w narodzie nazywają piekłem. Wszedłszy do środka, Komarow stanął niezdecydowany, starając się coś dojrzeć i zebrać myśli, gdy nagle rozległ się głos: Żenia! Żenia! Chodź tu! Z półmroku pod dolnymi pryczami wyciągnęły się do niego ręce, a w ślad za nimi ujrzał twarze miłych, drogich braci: Feofanowa, prezbitra zboru, i Koftuna, w domu którego przez wszystkie te lata młodzież chrześcijańska znajdowała schronienie. W jednej chwili znalazł się w radosnych objęciach braci, nie wiedząc, co powiedzieć z zaskoczenia. Co znaczy w takim miejscu spotkać drogiego i kochanego człowieka? Bracia zrobili mu miejsce i nie patrząc na późną godzinę, dzielili się swoimi przeżyciami. Bracia byli aresztowani za to samo, co Komarow, i skazani na ten sam los. We wspólnej modlitwie poprosili Boga, żeby pozwolił im być razem w tej nadchodzącej tułaczce. Prawie całą noc pocieszali się nawzajem fragmentami Słowa Bożego, a Żenia opowiedział im o swoim spotkaniu z bratem Baratowem i jego palcu wskazującym niebo. Bracia zrozumieli to tak samo jak Żenia i razem uczcili pamięć o drogim słudze Bożym. Ze swojej strony podzielili się wieloma wspomnieniami z działalności pierwszych ewangelistów w Rosji: Kalwiejta, Woroszina, Riabaszapki, Pawłowa i innych. Oprócz tego dowiedzieli się, że na przejściówce znajduje się staruszek, który wszystkim opowiada o Bogu, i przypuszczali, że to może być brat Mazajew, o którego aresztowaniu dawno już chodziły słuchy. Następny dzień także minął na cennych rozmowach, także przyjaciele prawie zapomnieli, jakie straszne warunki ich otaczają. Pewnego razu Żenia, idąc korytarzem na spacer i zaglądając po drodze do cel, zobaczył w jednej z nich starca, którego głowa i gęsta broda pokryte były siwizną. W spokojnych, ale przenikliwych słowach świadczył o mocy i wspaniałości Boga i jego miłości do swojego stworzenia. W celi panowała całkowita cisza. Z dolnych i górnych prycz wychylali się do niego obnażeni do pasa i ozdobieni różnokolorowymi tatuażami przestępcy. Żenia przycisnął się do przodu i, przysłuchawszy się słowom starca, poczuł, jakim życiodajnym strumieniem jego przemowa wylała się na słuchaczy. Żenia nigdy nie widział Mazajewa i nie znał go, ale sercem poczuł, że to sługa Boży, bliski i drogi. Patrząc na starca i obnażone ciała jego słuchaczy, wyobraził sobie Daniela otoczonego w jaskini przez lwy. Z przejęciem słuchał, kiedy starzec zakończy swoją mowę, i doczekawszy się, złapał go za ręce i powiedział: Bracie, pozwól, że z głębi duszy przywitam cię w imieniu tego Jezusa Chrystusa, o którym teraz świadczyłeś. Ja też jestem chrześcijaninem, nazywam się Żenia Komarow. Drogi chłopcze, odpowiedział starzec, skąd pan cię tu przysłał? Żenia jeszcze kilka razy ucałował brata i odpowiedział: Jestem członkiem lokalnego zboru, osądzony za mojego pana i jego Ewangelię na 5 lat pozbawienia wolności. Na wolności została żona i córeczka, a tutaj ze mną w celi są jeszcze nasi bracia, Feofanow prezbiter i brat Koftun. O, chwała Bogu! Krzyknął starzec, ocierając łzy wzruszenia. Tak się cieszę, że w końcu mogę zobaczyć moich bliskich i jeszcze takiego wspaniałego młodego brata jak anioła pańskiego wśród płomieni w rozpalonym piecu. Niech cię jeszcze raz ucałuję, dziecko moje. Później dodał jeszcze: Ja nazywam się Gawrił Iwanowicz Mazajew i jestem baptystą od młodości. Przerywając ich rozmowę, podszedł jeden z wytatuowanych przestępców i tonem nieznoszącym sprzeciwu powiedział: Ojczulku, kończcie już, pora na obiad. Z tymi słowami podniósł Mazajewa i zaprowadził do pryczy, gdzie na jedwabnej narzucie
stała herbata i różne wschodnie przysmaki. Odkąd Gawrył Iwanowicz przyszedł do tej celi, okazywano mu szczególny szacunek. Urki dbali o niego, a jeden z nich osobiście się nim zajmował i otaczał opieką. W tym czasie Mazajew miał już 79 lat. Kiedy usiadł na pryczy, otaczający go złodzieje zaczęli częstować go wszystkim, co mieli, ale Gawrył Iwanowicz oznajmił im: „Dzieci, jeśli mnie szanujecie, to uszanujcie też tego chłopca, bo to mój bliski i drogi brat”. Po tych słowach urki zaprosili także żenie i również okazali mu wielką przychylność, gdy opowiedział o swoim życiu i przyczynie aresztowania. Po herbacie żenia zwrócił się do brata Mazajewa: „Bracie Gawrile Iwanowiczu, w sąsiedniej celi są jeszcze dwaj nasi bracia. W takich miejscach nasze spotkania są szczególnie drogie i krótkie, dlatego proponuję, żeby brat przeniósł się do nas, bo tylko jeden Bóg wie, ile nam jeszcze jest dane być razem, a to jest takie cenne, szczególnie dla mnie”. Mazajew z radością zgodził się na propozycję żeni, ale tutaj zaprotestowali zazdrośnie złodzieje. Byli urażeni i protestowali. Gawrił Iwanowicz musiał im długo tłumaczyć przyczynę takiej decyzji i w końcu niechętnie, ale się zgodzili i sami zebrali jego rzeczy. Bracia przyjęli go do swojego grona z radosnymi okrzykami. Jego przybycie było dla wszystkich wielkim posileniem, szczególnie dla żeni. Cały dzień minął na ożywionych rozmowach. Odpocząwszy w drogim gronie, brat Mazajew poczuł pobudzenie, żeby wygłosić w celi kazanie. Poprosił o modlitwę, a następnie wstał i zaczął głosić. Słowo Boże lało się od początku do końca kazania błogosławionym potokiem i ożywiało serca wielu beznadziejnie upadłych ludzi. Na twarzach przestępców, którzy stracili już jakąkolwiek nadzieję na lepszą przyszłość, pojawiły się ślady czułości, a surowe grymasy, może pierwszy raz od bardzo dawna, rozpogadzały się, odbijając iskierki zaufania i miłości. Brat Mazajew głosił o Bożej miłości, którą, odrzucając, ludzie sami siebie skazali na powolną śmierć i utratę sensu życia. W celi wszystko ucichło i tylko głębokie westchnienia świadczyły o tym, jak serca umęczone pragnieniem sprawiedliwości i stłamszone pustką zmarnowanego życia zaczęły ożywać. Przechodzący korytarzem zatrzymywali się zdziwieni niezwykłymi słowami, szczególnie kobiety. Wśród nich była jedna jeszcze całkiem młoda dziewczyna, którą, jak się później wyjaśniło, posądzono o szpiegostwo, gdyż sprzedając lody jakimś klientom z zagranicy, odezwała się do nich w ich języku. Więzienny klimat, męczący proces śledztwa i surowe oskarżenie wpłynęły na nią tak, że była na granicy straty swojej dziewiczej czci, straciwszy jakąkolwiek nadzieję na przyszłość. Jej miła powierzchowność przyspieszała ten straszny postępek, tym bardziej, że znalazłszy się na przejściówce, zyskała swobodę poruszania się. Kazanie brata Mazajewa powstrzymało ją, albowiem Syn Człowieczy przyszedł znaleźć i zbawić to, co zgubione, usłyszała z ust starca, przy tym, jak się jej zdawało, gestem ręki wskazał właśnie na nią. Słowa kazania były dla niej tak nieoczekiwane, że dziewczyna łowiła je i patrzyła rozszerzonymi oczami na mówcę, bojąc się uronić choć jeden wyraz. W dzieciństwie słyszała o Chrystusie, ale miała o nim wypaczone wyobrażenie, jak o kimś dalekim, nieosiągalnym. Teraz pierwszy raz usłyszała o nim jako o Synu Człowieczym. To przybliżyło Chrystusa do niej i dowiedziała się, że On stał się ratunkiem dla upadłych i zgubionych ludzi. Ciemność, która nad nią wisiała, nagle zaczęła się rozwiewać i zobaczyła sens życia. Łzy trysnęły jej z oczu i całym sercem wyszła naprzeciw wezwaniu Ewangelii. Tutaj, w tym ludzkim tyglu, odeszła na bok i z pomocą braci w krótkich słowach zwróciła się do Chrystusa jako swojego Zbawiciela i uwierzywszy, otrzymała pokój z Bogiem. Niestety wkrótce wysłano ją na etap i bracia nie mogli się już więcej z nią spotykać. Tylko ze słyszenia było wiadomo, że przyjąwszy Chrystusa jako swojego Zbawiciela, była pod Jego ochroną i była Mu wierna, opowiadając wszystkim to, co wiedziała o Nim, a mianowicie, że jest Synem Człowieczym i że przyszedł ratować to, co zginęło.
Po kazaniu bracia zaczęli rozmawiać i Żenia, rozmyślając o wszystkim, co zaszło, odezwał się: Bracia, jaką cenę trzeba zapłacić, albo jakie mieć znajomości, żeby mógł tutaj między tych zgubionych ludzi wejść kaznodzieja i powiedzieć słowo o Bożej miłości? Za żadną cenę by to nie było możliwe. Tak, bracie, odpowiedział mu Feofanow. Z jednej strony za żadną, a z drugiej przecież najwyższa cena została zapłacona. Wyższa niż złoto, cena wolności, a dla niektórych życia. Dzisiaj jesteśmy tutaj, a z nami nasz drogi brat Gawrił Iwanowicz. Tak, tak, bracia, ale tą cenę zapłacił nasz Ojciec Niebieski i sam Baranek Boży, żeby uratować ludzki ród. I to uczyniła Boża miłość dla ginących, dodał brat Mazajew. A co nas skłoniło, żeby zostawić nasze domy, dzieci, wolność i przyjść tutaj, żeby przynieść słowo o utraconej miłości tym nieszczęśnikom? Czy nie Boża miłość? Zobaczcie, jak słowa o miłości przywróciły młodą duszę do walki o życie, jak zacięte twarze tych złodziei i bandytów rozjaśniły się od tchnienia Bożej miłości. A co Duch Boży mówi w Ewangelii Jana? Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Ten sam apostoł zwraca naszą uwagę na potęgę Bożej miłości. Zobaczcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. 1 Jana 3,1. A jaki jest sens tych słów? Taki, że Chrystus oddał nam nie tylko swoje bogactwa w niebie, ale i samego siebie. Bez Niego nie byłoby tej pełni miłości i nic nie zdołałoby ukorzyć serc tych zgubionych ludzi. Słyszeliście, co powiedziała ta młoda dusza? Że słyszała o boskości Chrystusa i korzystała z Jego łask, ale jej serce było martwe, dopóki Chrystus nie stanął przed nią jako Syn Człowieczy, to znaczy Syn Boży, który uniżył się do jej poziomu. Czy nie tą podstawę wielkiej miłości zostawia i nam? Nie ma większej miłości, niż kiedy kto kładzie życie swoje za przyjaciół. Jana 15,13. Tej ofiary zechciał od nas nasz Pan i tylko nasze ofiarne życie może zrodzić następne życie, ratując grzesznika od zguby. Żenia Komarow słuchał tego wszystkiego z zachwytem, siedząc wśród umiłowanych braci i miłość wciąż nowymi falami wlewała się w jego młode serce. Nikt nie wiedział, że już niedługo niektórzy z nich będą tam musieli położyć swoje życie, a młoda dusza Żeni będzie musiała się kształtować dla głoszenia Ewangelii w dalekich krajach. Gawrił Iwanowicz Mazajew był z nimi przez 10 dni, ale dni te były dla nich tak błogosławione, że lata nauki w szkołach teologicznych nie mogłyby im dać tego, czym ubogacili się przez te kilka dni na przejściówce. Nikt z nich nie narzekał na ciasnotę czy inne trudności. Do końca byli szczęśliwi i radośni. Gawrił Iwanowicz dużo dzielił się swoimi przeżyciami i oznajmił im wzruszony: Jeśli Bóg da jeszcze wyjść na wolność, to wydam kalendarz dla przebudzenia wśród muzułmanów. Opowiadał, jak w rozmowie z nim śledczy zaczął mu wygrażać, ale przekonawszy się, że to człowiek, który swoje życie złożył Bogu w ofierze i przestraszyć się go nie da, postanowił go ośmieszyć. Gawrilew Iwanowiczu, chyba po przeżyciu 80 lat, nie wierzy pan jeszcze w to, co pan mówi. Przecież to oszukiwanie samego siebie. Wszystkie pana argumenty i cała wasza wiara to nic innego jak głupota. Starzec spojrzał na śledczego, wyciągnął rękę, prawie dotykając jego czoła i powiedział z naciskiem: Oto gdzie jest głupota, a więzienne łachmany są jej konsekwencją, szanowny naczelniku. Odpowiedź była wyczerpująca i na tym skończyły się wszelkie rozmowy. Świadkowie mówili, że w geście Mazajewa była jakaś ogromna siła. Po upływie 10 dni Gawriła Iwanowicza wezwano na etap. Rozstając się z przyjaciółmi, mocno przycisnął Żenię do piersi i powiedział krótko: Teraz to już u stóp Chrystusa. Późną jesienią 1937 roku Żenia dostał od przyjaciół list oblany łzami, z którego dowiedział się, że brata Mazajewa przywieźli do więziennej izolatki w Kustanajsku,
gdzie zaraz po przybyciu odszedł do wieczności jako wierny sługa Boży z niemilknącymi ustami. Wkrótce po tym, jak pożegnali się z bratem Mazajewem, był zorganizowany duży etap w dalekie strony i bracia musieli się rozstać, powierzając się nawzajem Bożej łasce. Śmiertelna troska gniotła młode serce żeni Komarowa, który został sam w tym wielkim tłumie. Natrętna świadomość, że wiozą ich na Kołymę, doszła do wszystkich i więźniowie zaczęli się czuć, jakby już byli żywcem pogrzebani. Przyszłość przedstawiała się mrocznie i beznadziejnie. Podczas długich postojów syberyjska zamieć wdzierała się przez szczeliny w wagonie i mroziła duszę. Więźniowie ubierali na siebie wszystko, co mieli. W większości byli to mieszkańcy południa, którzy nie mieli pojęcia o syberyjskich mrozach i byli ubrani w lekką odzież. Wszyscy stłoczyli się wokół małego piecyka, który dawał więcej dymu niż ciepła. Jedyną szansą na rozgrzanie była etapowa balanda, ale ją więźniowie otrzymywali tylko raz na dobę i kiedy do nich docierała, była już prawie letnia. Dlatego pod koniec miesięcznego etapu wykończeni chłodem i głodem ludzie poczerniali od sadzy i brudu w wagonie, byli bardziej podobni do jakichś stworów z podziemnych światów niż do ludzkich istot. Kiedy przybyli do portu Nachodka, przy wyładunku z wagonu ludzie już prawie nie reagowali na okrzyki konwoju czy brutalne popychanie. Dużo wysiłku kosztowało obsługę przejściowych baraków, rozbieranie, mycie i rozmieszczanie po barakach wyczerpanych ludzi. Gorące jedzenie powoli ożywiało etapników. Nie musieli długo czekać. Już po 2-3 dniach było wiadome, że etap zmierza na Kołymę i że załadunek na statek oceaniczny Kuła już się rozpoczął. Chociaż Żenia pochodził z Syberii, to jednak w Taszkencie odzwyczaił się od ciężkich mrozów, a koszmar długiego etapu w chłodzie i głodzie doprowadził jego duszę do rozpaczy. Uważnie przyglądał się twarzom otaczających go ludzi w nadziei znalezienia swoich, ale wśród morza ludzi nie widział nikogo takiego. Na statku także nikogo nie spotkał. Smutek na duszy Żeni był tak wielki, że ani wspaniała panorama Morza Japońskiego, ani lodowe połacie Morza Ochockiego nie mogły go oderwać od ciężkich myśli. Coraz częściej męczyły go myśli o malutkiej córeczce i jeszcze bardzo młodej żonie. Wytężał wszystkie siły, by nie załamywać się myślami o rodzinie. Wtedy na zmianę przychodziły myśli o młodych przyjaciołach, które martwiły go nie mniej. Na koniec przypomniał sobie te błogosławione krótkie dni spędzone z braćmi Feofanowym, Koftunem i starcem Mazajewym, który zwiastował przestępcom Bożej miłości. Później wspomniał brata Baratowa z ręką wskazującą na niebo i wtedy jakiś ożywczy strumień spokoju Bożego rozlewał się w jego piersiach. Pewnego razu Żenia, spacerując po pokładzie statku, zatrzymał się na rufie. Statek płynął, rozbijając dziobem lodową taflę i wciągając skruszone odłamki pod kil. Za rufą pozostawał ciemny pasek morskiej wody zmieszanej z rozbitym lodem, a po chwili wszystko znów zaciągnięte było śnieżno-białym kożuchem i ledwo można było rozpoznać, którędy przepłynął statek. W miarę przesuwania się na północ, grubość lodu zaczęła się wyraźnie zwiększać i statek znacznie zwolnił. Pewnego pochmurnego grudniowego dnia pokazały się ponure brzegi zatoki, a po kilku godzinach statek zacumował w północnym porcie Nagajewo. Żenia obojętnie obserwował wszystko, co się dzieje. Jak wyładowywano statek, wywoływano nazwiska więźniów, jak formowali się w kolumny i pod konwojem udawali się w stronę miasta. Przy świetle księżyca, kolumna za kolumną, więźniowie szli przetartą drogą z portu do Magadanu na przejściówkę. Żenia szedł jako jeden z ostatnich i czy to od nieprzespanej nocy, czy od przeżytych w czasie etapu doświadczeń, ledwo szedł i co chwila był poganiany okrzykami konwojentów. Na przejściówce roiło się od tysięcy nowoprzybyłych. Jak tylko strażnik odprowadził ich do baraku, Żenia upadł na pierwszą wolną pryczę, wkładając sobie swoje rzeczy pod głowę. Na przejściówce Żenia nie zdążył się nawet dobrze rozejrzeć, gdy jego nazwisko znów wywołano na dalszy etap do tajgi.
Z opowiadań więziennej obsługi dowiedział się, że w 1937 roku przez to miejsce przeszły tysiące więźniów. Ludzi wysyłano w różne miejsca, głównie do kopalń złota, z których najdalsze znajdowały się w odległości nawet 1000 kilometrów, i ludzi pędzono tam piechotą po tajdze przez kilka miesięcy. Bywały przypadki, że takie etapy z powodu strasznych mrozów i braku jedzenia ginęły w drodze wraz z konwojem. Ci, którzy trafiali do miejsc w pobliżu Magadanu, byli uważani za szczęśliwców, choć i tam śmierć zbierała swoje żniwo. Żenia bardzo chciał się dowiedzieć czegoś o wierzących i już ostatniego dnia zapytał jednego dziadka z obsługi o swoich braci. Ten odpowiedział: widzisz, synku, tu dużo narodu się przewija. Pewnie, że popy też przechodzili. Na przykład na dniach z waszego statku wysłali na Atkę dwóch baptystycznych popów, jeden z brodą, a drugi młodszy. Żenia gorąco zapragnął też znaleźć się w Atce z nadzieją na spotkanie braci, bo według opisu dyżurnego jeden z nich mógł się okazać Nikołajem Feofanowym. Zaczął gorąco modlić się do Boga w tej sprawie. Rano dowiedział się, że jest wyznaczony na etap do kopalni Butygiczak i że im się bardzo poszczęściło, bo zamiast iść na piechotę, do Atki dowiozą ich ciężarówki w kilka godzin. A później, jak Pan da, pomyślał Żenia. Wyjechali przed obiadem i pierwsze 100 kilometrów przejechali po utwardzonej, gruntowej drodze, chociaż w ciasnocie to cieszyli się, że nie muszą iść na piechotę. Dalsza droga była bardzo trudna. Miejscami droga nie była jeszcze gotowa i samochody jechały po ledwie przymarzniętym bagnie. Jeszcze gorzej, gdy ziemia była nasypana, ale nie ubita. Wtedy od jazdy po przemarzniętych wybojach wytrząsało z nich wnętrzności. Do Atki dotarli wieczorem i tylko dzięki temu, że świecił księżyc, udało się bez problemu rozlokować w obozie przejściowym. Żenia nie mógł się doczekać do rana i poprosił strażnika, aby się dowiedział, czy przybył tu z etapem brat Feofanow. Okazało się, że strażnik był bardzo przychylny dla wierzących i potwierdził, że on tu jest i chętnie zgodził się zaprowadzić Komarowa do niego. W baraku panował półmrok, a w rogu między pryczami widać było dwóch ludzi modlących się na kolanach. Żenia rozpoznał brata Feofanowa po gęstej brodzie, drugim okazał się brat Koftun z Taszkentu. Żenia cicho podziękował strażnikowi i skłonił się na kolana niedaleko braci, słuchając ich modlitwy i oblewając się łzami. Jak tylko brat Feofanow powiedział amen, Żenia nie wytrzymał i płacząc zaczął się modlić na głos, a brat Feofanow znów dziękował za ten cud jego miłości. Po modlitwie długo siedzieli i objęci z powodu nocnej pory ledwo mogli pohamować uczucie wielkiej radości. Dzięki niezbyt surowemu regulaminowi przyjaciele mogli długo siedzieć i dzielić się przeżyciami. Feofanow opowiadał, że droga na Butygiczak prowadzi przez Atkę, ale też przez wiele wąwozów w bezludnej tajdze. On także był wyznaczony w te straszne miejsca, ale z powodu jego wieku i stanu zdrowia żaden konwój nie chciał go zabrać ze sobą. Brat Koftun stracił po drodze oko i siedzieli teraz razem, oczekując na swój dalszy los. Kilka dni spędzonych razem przeleciało jak jeden dzień. Komarowa oczekiwała dalsza droga. Brat Feofanow powiedział przed rozstaniem: bracia moi, do tego miejsca i dnia w mojej duszy żyła jeszcze nadzieja, że spotkam się z moimi braćmi i pożyję jeszcze jakiś czas na tej ziemi. Ale teraz mam już jasne świadectwo, że to nasze spotkanie jest ostatnim na tym świecie. Teraz się z wami pożegnam, a kiedy wrócicie do swoich rodzin i przyjaciół, to przekażcie wszystkim, że Feofanow, prezbiter taszkieńskiego zboru, był do końca wierny swojemu Zbawicielowi. Moją ostatnią modlitwą będzie prośba o moje drogie bractwo, za nasz kochany zbór, moich przyjaciół i moją rodzinę, żeby wszyscy oni nie opuszczali omytego krwią sztandaru prawdy Chrystusowej i nie oddali go w obce ręce, ale niech go przejmie następne pokolenie i poniesie dalej. Cieszę się, że mogę cię uściskać, mój drogi bracie Żenia, tutaj na obozowej pryczy i modlić się do Pana, żeby święty ogień, jaki donieśli do was siwi starcy, rozpalił wasze serca dla chwały Boga
Nie zapominajcie nakazu Boga dla kapłanów, który był trzykrotnie powtórzony. Ogień będzie stale płonął na ołtarzu i nie wygaśnie. 3 Mojżeszowa 6:9, 12-13. Skończywszy swoją krótką przemowę, brat odchylił połę swojej więziennej kapoty i wyciągnął ostatnie 9 rubli. Rozdzielił po 3 dla każdego i powiedział: Drodzy bracia, to ostatnie, czym chcę wam usłużyć. Weźcie to w imię Pana Jezusa i niech ta odrobina pomoże wam w waszej dalszej wędrówce. Powiedziawszy to, poprosił braci do modlitwy, a modląc się, błogosławił ich na dalszą drogę. Komarowa wywołano do kolumny, która składała się z ponad 300 osób. Bracia wyszli, żeby odprowadzić żenię udającego się w nieznaną dal. Wychodząc z obozu, żenia wiele razy się oglądał na pozostawionych za sobą braci. Długo jeszcze widział, jak stali obaj na tle pobielonego baraku. Komarow wszedł z tyłu kolumny, bo czuł się fizycznie bardzo słaby. Droga przez tajgę pozwalała iść najwyżej 2 ludziom obok siebie i często była przysypana zaspami. W miejscach, gdzie nie było roślinności, droga była zupełnie zasypana i trzeba było długie dystanse pokonywać, brodząc po kolana w śniegu. Był grudzień, a mróz z dnia na dzień był coraz większy. Według konwojentów mieli przed sobą miesiąc albo więcej drogi. Na początku drogi ludzie nie wyobrażali sobie wszystkich trudności i szli obładowani rzeczami, choć konwój posiadał kilka konnych zaprzęgów. Część z nich była załadowana prowiantem, a część była dla tych, którzy już nie dadzą rady o własnych siłach dalej iść. Dlatego w miarę posuwania się naprzód, po drodze zaczęły się trafiać porzucone rzeczy, walizki. Ludzie niechętnie się rozstawali ze swoim dobytkiem, ale uprzedzano ich, że tak będzie. Wokoło widać było wzgórza porośnięte do połowy modrzewiem lub innymi drzewami. Nigdzie po drodze nie było najmniejszego śladu zamieszkania. Szeroka dolina, w której znajdowała się Atka, już dawno została z tyłu. Teraz ludzie poruszali się ścieżkami, które niekiedy zwężały się do ledwo możliwych do przejścia szczelin. Szli od świtu do zmroku, a niekiedy i przy świetle księżyca. Z początku przerwy na odpoczynek były dość częste, ale z czasem ludzie przyzwyczaili się do marszu, a i mróz poganiał tak, że zatrzymywali się coraz rzadziej. Nocowali głównie przy ogniskach, ale czasem trafiały się baraki zimowe, w których mogli choć trochę odtajać i napić się dosyta wrzątku, a także naprawić obuwie i opatrzyć poobcierane od noszenia bagażu części ciała. Przerażenie ogarniało duszę żeni Komarowa na widok tej bezludnej krainy. Dokąd ich pędzą? Ile tysięcy ludzi przeszło już po tych zaśnieżonych szlakach, a wielu z nich już nigdy nie wróci. Wszystkie te myśli rozdzierały jego duszę i wyszedłszy za barak, w krzakach wypłakał to wszystko w modlitwie przed Panem. Panie, to dopiero pierwsze łzy, a ile ich jeszcze będzie przede mną? Wierzę, że one będą zachowane w Twoich naczyniach, ale na razie są takie gorzkie w moich oczach. Dalsza droga stawała się coraz trudniejsza, tym bardziej, że przechodziła przez wąskie rozpadliny, dokąd w ogóle nie docierało światło słoneczne, a mroźny wiatr przenikał jak igłami przez lekką, zupełnie nieprzystosowaną odzież. 15 dnia góry z jednej strony zaczęły łagodnieć, a droga poszła po omszałym, bezdrzewnym tarasie wyraźnie w dół. Więźniowie odczuli pewną ulgę, ale któryś z woźniców zauważył: Za bardzo się nie cieszcie, bracia, bo jak przejdziemy Udarnej, nazwa kotliny, zacznie się tragedia, Miałdża. Tak nazywał wąską, gęsto zarośniętą dolinę rzeki Miałdża. Rzeczywiście, po niespełna 3 godzinach góry tak się zbliżyły, że przejście między wysokimi skałami było nie szersze niż na 80-100 metrów. Dalsza ich droga prowadziła wzdłuż wykrotów przez gęstą tajgę, miejscami schodząc na rzeczny lód. Zimą, według opowiadań woźniców, ani na chwilę nie świeci tu słońce. Do końca dnia szli krętą ścieżką w przygnębiającym półmroku, co chwila ponaglani okrzykami konwoju. Ostatnie siły opuszczały już żenie i jego towarzyszy. Co Bóg ukrył w tym półmroku przed ludzkim wzrokiem i czy ożyją kiedyś te mroczne miejsca?
Jaką tajemnicę skrywają w sobie wnętrzności tej ciemnej doliny? Myślał sobie Żenia, podnosząc nieraz głowę i oglądając dzikie szczyty milczących gór. Przewodnicy pocieszali ich tym, że niedługo otworzy się przed nimi szeroka dolina pięknej rzeki Armani, a u jej źródła słynne Jezioro Słońca. Od samej nazwy Żenia poczuł przypływ sił, oczekując na coś przyjemnego. W końcu pod koniec dnia między drzewami zaczęło się rozjaśniać. Tajga nagle się skończyła i ludzie, wychodząc z wąwozu, poczuli, jakby wychodzili przez bramę więzienia. Przed nimi otwierała się szeroka dolina oświetlona promieniami zachodzącego słońca. Między zaroślami na śniegu widać było rozmaite ślady – zająca, lisa, rosomaka i polarnej kuropatwy. Obok, pośród skał, co chwila wybiegały ze śniegu białośnieżne sobole z czarnym koniuszkiem ogona i biegły spłoszone do swoich kryjówek. Na ogromnym obszarze widać było najrozmaitsze kształty powstałe z wody, która wydostawała się szczelinami, a na powierzchni zamarzała, tworząc nieraz 4-5-metrowe lodowe góry, a nieraz na szczycie woda wypływała, tworząc prawdziwy strumień płynący po powierzchni lodu. Na taką powierzchnię weszli umęczeni etapnicy. Gęsta mgła wisiała nieruchomo nad lodową pustynią, także trudno było znaleźć suche miejsce, by po nich przejść. Po krótkim odpoczynku etap ruszył dalej, w nadziei, że gdzieś na brzegu oczekiwanego słonecznego jeziora zanocują. Jezioro miało długość 6 km, a szerokość dochodziła do 2 km. Było źródłem dwóch dużych rzek, które z niego wypływały, Armani i Bahapci. Pierwsza z nich biegła na wschód i wpadała do Morza Ochockiego, a druga, zbierając po drodze mnóstwo dopływów, wpływała potężnym nurtem do rzeki Kołymy na zachodzie. Głodni, wycieńczeni ludzie ledwo doszli do zachodniego brzegu jeziora. Na szczęście był tam barak zimowy, który mieścił około 15 osób, a obok stajnia. W baraku rozgościł się konwój i obsługa spośród więźniów, wśród której znalazł się i Żenia Komarow. Rano po nocnym odpoczynku wyszedł od razu nad jezioro, by się przekonać, na ile jego nazwa odpowiadała rzeczywistości. Cała powierzchnia jeziora pokryta była lodem. Słońce odbijało się od powierzchni lodu, która mieniła się jak brylant. Na brzegu siedzieli więźniowie. Nieszczęśnicy dostali cały dzień na odpoczynek, którego potrzebowały również konie. Serce Żeni napełniła wdzięczność, że pośród tej mrocznej krainy Bóg posłał takie jasne miejsce, gdzie można odpocząć i ciałem, i duszą. Długo przyglądał się tajemniczemu majestatowi dalekiej północy, rozmyślając nad tym, dla kogo Pan to wszystko stworzył? Kto na tym bezludziu może docenić piękno i wielkość Bożego stworzenia i oddać chwałę samemu Stwórcy? Ale nie znalazłszy na to odpowiedzi, znalazł sobie miejsce na osobności i oddał się modlitwie. Żenia nie wiedział, że po nim tą drogą przejdzie jeszcze wielu męczenników za Chrystusa, którzy także docenią majestat stworzenia i doznając zachwytu w duszy wysławią samego Stwórcę. Piękno tego miejsca było rzeczywiście niesłychane. Oprócz etapów zatrzymywali się tu również jakuci, którzy pędzili stada reniferów po 1000 sztuk. Myśliwi, tungusi przyjeżdżali tutaj całymi rodzinami, jak do swoich świętych miejsc. Pośród bezludnego, dzikiego kraju to było jedyne miejsce, gdzie zbierali się ludzie. Opuszczając słoneczne jezioro, następnego dnia Żenia z trwogą pomyślał: czy będę też wracał tą drogą i czy w ogóle kiedyś wrócę? Odpoczynek na brzegu jeziora wypadł w nowy rok 1938 roku. Opuszczając izbę, Żenia napisał na ścianie: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Żenia Komarow. Na Buty Giczak dotarli po 3 tygodniach, przy czym z etapu, który liczył ponad 300 osób, zostało około 50 więźniów. Wielu z nich miało odmrożone kończyny, twarze, słowem nie nadawali się do pracy. Ponad połowa znalazła swoją mogiłę w wiecznej zmarzlinie, ale to nikogo z administracji kopalni nie zaniepokoiło. Zima 1937-38 była na całym terytorium Kołymy nadzwyczaj mroźna,
Także dla dziesiątków, a może setek tysięcy więźniów, ten kraj stał się mogiłą dla większości zbiorową. W tym czasie los więźniów spoczywał w rękach legendarnego pułkownika Garanina. Setki tysięcy ludzkich żywotów było zakończonych przez tego strasznego człowieka i jego pomocników. Tego roku umierali z głodu, od mrozu i nieludzkiego wysiłku, ale najwięcej od masowych egzekucji. Głodowe racje i niewspółmiernie zawyżone normy doprowadzały ludzi do skrajnego wyczerpania. Tą czaszę przyszło wypić także drugiemu bratu żeni. Po przybyciu na kopalnię razem ze wszystkimi skierowano go do ciężkich robót ziemnych. Stan jego zdrowia ani wysokie wykształcenie nie miały żadnego znaczenia. Organizm i tak już wyczerpany nie dostawał żadnej pomocy i żenia nie był w stanie wypełnić normy, za co jego racja żywnościowa została zmniejszona do karnej, czyli 200-300 gram chleba zastępczego na dzień i jedna nabierka rzadkiej balandy. Od karnych racji niektórzy z więźniów umierali podczas pracy, inni ledwo się poruszali, pogryzieni przez wszy, pozbawieni ludzkiego wyglądu. Takich ludzi administracja poprzez specjalną komisję uznawała jako kontrrewolucyjnych sabotażystów i masowo rozstrzeliwała nieopodal obozu. Żenia ze zdeformowaną i odmrożoną twarzą w łachmanach był w grupie umierających z głodu, nie mając żadnej nadziei na przyszłość. Komisja medyczna zwolniła go z pracy jako czasowo niezdolnego i znalazł się wśród obozowych truposzów. Ponadto w baraku dali mu górną pryczę, na którą bez pomocy nie mógł ani wejść, ani zejść. Jego życie duchowe przy całkiem otępiałym umyśle ograniczało się tylko do męczeńskich jęków. W końcu rozpacz tak nim zawładnęła, że w środku nocy ledwo dosłyszalnie wymówił w modlitwie: Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Tak z zaschniętą łzą usnął, ale jego modlitwa była usłyszana. Następnego ranka z pomocą dyżurnego zdjęto go z górnej pryczy i z czyjegoś polecenia stawiono przed komisją lekarską. Badający go lekarz przyglądał mu się zdziwiony. Zupełnie nie rozumiem, jakim sposobem żyje ten człowiek, skoro wszystkie warunki dla życia u niego nie występują. Wiem o ukrytej energii życiowej, która utrzymuje się w oddzielnych organach ludzkiego organizmu, ale tutaj wszystkie rezerwy zostały dawno wyczerpane. W czym przebywa życie? Na wszystkie zadawane pytania żenia nie mógł odpowiedzieć nawet szeptem. Nieruchomymi oczami wpatrywał się w lekarza. Wczorajsza modlitwa do Boga była jego ostatnimi słowami. Proszę tego człowieka dać na 20 dni na wzmożone dożywianie. Zapewnijcie mu całkowity odpoczynek i trzymać go pod nieustanną obserwacją, a potem chcę go jeszcze raz zobaczyć, zarządził lekarz. Świadomość wracała żeni bardzo powoli. Personel medyczny obserwował go ze zdziwieniem i wyrażając jawne wątpliwości. I on ma niby odżyć? Ale odżył, bo jego Bóg był z nim. Po jakimś krytycznym momencie szybko zaczął się poprawiać i 10 dnia wstał z łóżka i pewnie podszedł do dyżurnego z pytaniem. Przepraszam, czy przypadkiem nie było listu od mojej rodziny? Listu nie było. Już od dawna nie miał wiadomości od żony ani od przyjaciół. Wraz z powrotem do życia wracały i duchowe siły oraz miłość do żony i córeczki. Po 20 dniach przyprowadzono go do lekarza, ten spojrzał i żartobliwie zapytał. No i jak? Truposz odżył? Odżył, obywatelu doktorze, chwała Bogu, odpowiedział mu żenia i dzięki Panu. No właśnie, chłopcze, Bóg Bogiem, a ty sam nie bądź zły. No właśnie, doktorze, jakby źle nie było, to mój Bóg jest ze mną i ma moc mnie uratować. Zuch, chłopak. Pilnuj swojej wiary, a ona cię ocali, a teraz będziesz musiał trochę popracować. Ostatnie, w czym mogę ci pomóc, to przydzielić ci jakąś lżejszą pracę. Wakaty mam tylko dwa, wybierz sobie, który wolisz. Albo obozowy ascenizator, albo dyżurny w kostnicy. Bardzo jestem wdzięczny za taką troskę o mnie, powiedział żenia i chwilę się zastanowił.
Myślę, że najlepiej będzie im pasował ascenizator. Tak się rozstali. Komarow z zapiskiem od lekarza poszedł do naczelstwa na strażnicę. Otrzymał niezbędne wyposażenie i zwrócił się w modlitwie do Boga. Panie, ta praca, którą tu dla mnie wyznaczyli, wśród ludzi uważana jest za poniżającą, ale ja z całej duszy dziękuję Ci, bo wierzę, że i na tym miejscu będziesz mi błogosławił. Potrzebuję uniżenia, od tego jeszcze żadnemu chrześcijaninowi się krzywda nie stała. Swoją pracę wykonywał nocą, z czego bardzo się cieszył, bo miał w nocnej ciszy okazję, by rozmyślać nad słowami Biblii. Wypełniając swoje obowiązki sumiennie, Żenia wkrótce doprowadził obóz do porządku, czemu była bardzo rada administracja i okazywano mu coraz więcej względów. Ale tęgie mrozy, które już wcześniej dały się we znaki Żeni, dalej rujnowały jego ciało. Tak jak wcześniej, chodził z opuchniętą i zeszpeconą twarzą, a praca jego nie była lekka, bo wszystkie nieczystości musiał wynosić na sobie, zakładając specjalną uprząż. Słabe wyżywienie, którym musiał się zadowolić, cały czas sprawiało, że był głodny. Ale Bóg jest miłosierny i pewnego razu, przechodząc przez bramę, usłyszał, jak strażnik woła go. Ej, chłopie, chodź no tu. Widzę, że się bardzo starasz. Widziałem wielu pracowników przed tobą, ale żaden jeszcze się tak nie starał jak ty. Nie przemęczaj się tak i tak nikt ci nie podziękuje. Obywatelu strażniku, jestem chrześcijaninem i na każdym miejscu, gdzie bym nie był, muszę pozostać chrześcijaninem. Pracuję nie dla ludzi i nie czekam na ich pochwałę. Pracuję przed moim Bogiem i zawsze myślę, żeby Jemu oddać chwałę. No, tego jeszcze nie słyszałem, chociaż sam jestem z prawosławnej rodziny. Ale dobra, to nie po to cię wołałem. Masz tu kawałek chleba i miskę zupy. Jedz. Komarow łapczywie zjadł wszystko, a resztkę chleba schował za pazuchą. Podziękował strażnikowi i wyszedł z dyżurki. Żołnierz powiedział mu na odchodne: jak ja będę dyżurował, to zawsze zachodź. Przecież wiem, jaki głód u was. Jednak pewnego razu Żenia musiał przejść trudne doświadczenie. Jego staranność spodobała się bardzo jednemu człowiekowi poza żoną, który pracował na kuchni jako kucharz. Z natury był to człowiek zły i bardzo nienawidził więźniów. Mówiono nawet, że kiedy konwojował etapy, to często znęcał się nad truposzami. Zobaczywszy oszpeconego Żenię, z obrzydzeniem wydał mu polecenie, by doprowadził do porządku toalety. Żenia, nie patrząc na osłabienie od głodu, swoje zadanie wykonał sumiennie. Po skończeniu roboty pomyślał: pójdę, poproszę o coś do jedzenia, przecież dużo resztek im zostaje dla świń. Wydawało mu się, że kucharz nie powinien odmówić. Żenia nieśmiało zastukał w drzwi i kiedy kucharz nudny, takie nosił nazwisko, wyszedł, poprosił: obywatelu kucharzu, to co pan kazał, wykonałem. Może pan sprawdzić? Nudny rzucił okiem i opryskliwie odpowiedział: zrobiłeś to zrobiłeś i co z tego? Wielkie wydarzenie. Po to jesteś ascenizatorem. I nie dokończywszy ostatnich słów, zatrzasnął Żeni drzwi przed nosem. Żenia albo nie zrozumiał tonu, z jakim kucharz się do niego odezwał, albo głód był ponad to zrozumienie i po kilku minutach znów zastukał. Nudny, otworzywszy drzwi, złowrogo krzyknął mu w twarz: czego? Co tu chcesz? Marsz na żonę! Żenia, myśląc, że kucharz po prostu go nie rozumie, cicho powiedział: przepraszam, ale jestem bardzo głodny i chciałem zapytać, czy nie miałby pan chociaż jakiś resztek do zjedzenia? Aha, pojeść ci się zachciało. Ja cię zaraz nakarmię, brzuchu nie na żarty. Zaryczał nudny i szybko gdzieś poszedł za róg budynku. Po kilku minutach Żenia zobaczył, jak wychodzi, ledwie trzymając wielkiego owczarka. Bierz go! Krzyknął do psa. Komarow instynktownie zakrył ręką oczy, lekko się skulił i przyszykowawszy się na śmierć zawołał: Panie, bądź miłościw dla mnie. Na jego oczach nieraz zdarzały się takie sceny, kiedy te psy, wyrwawszy się swoim właścicielom, rozszarpywały człowieka na śmierć. Ale stał się cud. Z Żenią się tak nie stało. Owczarek ostrożnie obwąchał swoją ofiarę, wrócił do nudnego i siadł mu przy nogach.
Ten krzyczał coś jeszcze i w końcu mocno zdzielił go smyczą. Pies tylko zapiszczał i położył się przy jego nogach. W szale nudny uderzył żenie pięścią i powalił go na ziemię. Żenia na chwilę przycichł, skulił się, ale przekonawszy się, że nie będzie dalszej części egzekucji, z trudem podniósł się na nogi. Z rozciętych ust sączyła się krew i ostrożnie wytarłszy ją dłonią, powiedział przepraszająco: proszę mi wybaczyć, jeśli tak pana uraziłem. Potem poszedł, potykając się do obozu, ledwo ciągnąc za sobą swój wózek. Owczarek podniósł się i cicho zaskomlał w ślad za oddalającym się człowiekiem. Nudny stał jak wryty, dopóki brama nie zamknęła się za żenią. Głód w obozie wciąż się nasilał. Każdego dnia umierało kilka osób. Strach ogarnął serce żeni. Pewnego razu wiosną przyjechał ze swoim ładunkiem za zonę, upadł na kolana i zawołał do pana: Boże mój, jestem już zupełnie wyczerpany od głodu i wszystkich koszmarów tej ciemnej doliny. Jestem już przesycony goryczą i cierpieniem. Zmiłuj się nade mną i albo przerwij moje życie, żebym mógł odpocząć od ciągłych prób, albo poślij mi pomoc, jak posłałeś Eliasza do Sarepty. Tak żenia wylewał swoją duszę przed panem przy świetle księżyca. Nagle usłyszał z boku kroki i nadal klęcząc podniósł głowę. Naprzeciw siebie zobaczył nudnego. Serce mu zadrżało i nagła myśl wstrząsnęła go. Oto śmierć przyszła po mnie. Co ci się stało, Komarow? Czy może coś z rodziną? Dlaczego płaczesz? Spytał współczującym tonem. Później schylił się, delikatnie podniósł żenię i patrząc mu w oczy powiedział z przejęciem: ty pewnie... A zresztą chodźmy, nakarmię cię. Złapał przy tym za wózek żeni i pociągnął go za sobą. Nie, proszę, ja sam! Żenia wyrwał mu z ręki powróz. Szli w milczeniu i Komarów nie mógł zrozumieć, czy kucharz naprawdę chce go nakarmić, czy znów przygotował dla niego jakąś zasadzkę. Wprowadziwszy Komarowa do pokoju przy kuchni, nudny powiedział: już nie musisz się mnie bać. Rozbierz się i siadaj do stołu, nakarmię cię do syta. Przy tym podał mu wielką miskę z gorącą, gęstą zupą z mięsem i dodał: chleba dam ci niewiele, bo jesteś przegłodzony i mogłoby ci zaszkodzić. Żenia w milczeniu pochłaniał jedzenie, a prześladowca także milcząc patrzył na niego z radością w oczach. Tylko Bóg wiedział, jaka wielka wojna odbyła się we wnętrzu tego okrutnego człowieka. Odkroił prawie pół bochenka i dał żeni z poleceniem: dzisiaj tego nie jedz, dopiero jutro i codziennie wieczorem przychodź tu, a ja będę cię karmił. Nie wstydź się. Bardzo dziękuję. Niech Bóg panu odpłaci, odpowiedział żenia i skierował się do wyjścia. Po tym zdarzeniu Komarow rzeczywiście zachodził do kucharza i zaczął zauważać, że oprócz niego nudny podkarmiał także innych, zabierając ich pod różnymi pretekstami do swojego pokoju. Tak Bóg zachował żenię od śmierci głodowej, dokąd jego sytuacja się nie zmieniła. W obozie śmierć kosiła wyczerpanych ludzi bezlitośnie. Szczególnie nasiliło się to w czasie wiosennego ocieplenia. Żenia z głębokim smutkiem patrzył na truposzy w brudnych łachmanach, którzy krążyli po obozie, szukając wszystkiego, co przypominało tylko jedzenie, pamiętając, że sam należy do nich i tylko dzięki Bożej miłości może zaspokajać najgorsze ataki głodu. Za pazuchą miał zawsze kawałek chleba, a w kociołku albo wczorajszą zupę, albo kaszę. Zwrócił szczególną uwagę na lekarza o nazwisku Gorelik, który był między truposzami. Jego wychudzona, szara twarz wyrażała głęboki smutek, a szeroko otwarte oczy chorobliwie błyszczały od głodu, nadając twarzy wygląd szaleńca. Jedynym jego dobytkiem była aluminiowa miska z łyżką w brudnej torbie, którą nosił pod pachą, a dłonie wkładał w rękawy, chroniąc je przed zimnem. W takiej pozycji się ruszał, kładąc spać, a nawet przewracał, kiedy się potknął. Żenia podszedł do niego raz właśnie w momencie, gdy niezdarnie się podnosił po kolejnym potknięciu. Ech, przyjacielu, widać, że już zupełnie jesteś wykończony, skoro na nogach już nie możesz ustać.
Powiedział żenia, pomagając mu wstać. Kim jesteś i skąd pochodzisz? Wysilając umysł, biedak spojrzał na Komarowa i odrzekł jakimś zagrobowym głosem. Sam nie wiem, kim jestem teraz. Kiedyś byłem lekarzem, terapeutą. Nazywam się Gorelik. A skąd? Trudno powiedzieć. Powiedziałbym z tamtego świata, ale podobno taki nie istnieje. Tak, przyjacielu, takich jak my można znaleźć tylko na tamtym świecie, odpowiedział żenia. Jeśli to można nazwać światem, chodźmy, trochę cię nakarmię. Gorelik, idąc z tyłu, próbował coś powiedzieć, ale nie miał wystarczająco siły, żeby iść i jednocześnie mówić. Komarow wprowadził go do baraku, uprzejmie usadził i podgrzawszy zawartość swojego kociołka na piecu, poczęstował swojego gościa z takimi samymi zaleceniami, jak kiedyś nudny jego. Jadł łapczywie, ale powoli i długo i nie przestając. Widać, Bóg cię posłał, bracie, bo nie pamiętam, kiedy jadłem dosyta ostatni raz. A to co takiego? Spytał zaskoczony, zobaczywszy, że żenia wyciąga do niego jeszcze porcję chleba. To weź ze sobą do baraku i zjedz sobie jeszcze przed snem. Gorelik popatrzył na niego błagalnie i odpowiedział. Zabiorą mi w baraku, przecież wszyscy tacy jak ja, na pewno zabiorą. Wtedy żenia nalał mu kubek wrzątku i rozkruszywszy chleb w wodzie, zjadł go z nie mniejszą zachłannością. Jeszcze długo Komarow pomagał innym, ratując ich od głodowej śmierci dzięki życzliwości kucharza nudnego. Pod koniec wiosny sytuacja więźniów nieco się poprawiła. Ludzie w końcu mogli się rozgrzać na słońcu. Zrzucili swoje łachmany i zmyli barakową sadzę. Żenia nie mógł znaleźć swojego znajomego, lekarza Gorelika. Gdy pytał o niego, mówiono, że gdzieś go wezwano i więcej nie wrócił. Chyba go nie rozstrzelali. Może wzięli go na oddział sanitarny albo gdzie indziej, myślał żenia. Po 20 dniach, rankiem po skończeniu swojej roboty, żenia wracał do baraku odpocząć. Przy samych drzwiach spotkał Gorelika w szpitalnym fartuchu i nakryciu głowy. Cześć, Komarow, dalej jeździsz ze swoim wózkiem? Objąwszy go z radością, przywitał go były truposz. Gorelika rzeczywiście wzięli na oddział sanitarny, umyli, przebrali i odkarmili, a później umieścili w osobnym pokoju i dali posadę lekarza dyżurnego. Po kilku dniach zaczął się zmieniać. Wyprostował się, po odmrożeniach zostały tylko blizny. Głos odzyskał swoją barwę i kiedy odżył, od razu przypomniał sobie o żeni. Zostaw, bracie, swoje brudne zajęcie. Przyszedłem, żeby cię zabrać na oddział sanitarny, oznajmił z uśmiechem żeni. To zajęcie nie jest brudne, jeśli jest w czystych rękach, odpowiedział Komarow. Ono mnie uratowało od głodu i dziękuję Bogu, że mi je posłał. Przede wszystkim nikt mi go nie zazdrości, nie jestem zależny od nikogo, a i za żonę można wychodzić. A pamiętasz, ilu głód i mróz zabrał w minionej zimy? Tak, to prawda, mój przyjacielu. Zgadzam się, że to Bóg cię posłał, ale wszystko ma swój czas, a teraz idziemy tam, gdzie jest czyściej. Masz jakieś pojęcie o medycynie? Spytał Gorelik. Chyba tylko to, że kiedy człowiek przeziębiony, to trzeba pięty musztardą posmarować. Odpowiedział żenia i obaj się roześmiali, radując się, że sami nie znaleźli się w gronie zagłodzonych i zamarzniętych. Dzięki wstawiennictwu Gorelika, żenia został przyjęty na oddział jako sanitariusz i kiedy się tam znalazł, zaczął za namową przyjaciela uczyć się łaciny w nadziei na awans. Bardzo mu się to zajęcie spodobało. Ze wszystkich sił starał się pomagać nieszczęsnym więźniom i robił to nie oszczędzając się. Żenia był wzruszony w duszy tym, że Bóg daje mu nadzwyczajne zdolności i pamięć, a w krótkim czasie osiągnięcie wiedzy potrzebnej, by samodzielnie wystawiać recepty. Po bardzo krótkim czasie udzielanie pierwszej pomocy, robienie najbardziej skomplikowanych opatrunków i postawienie diagnozy stało się dla niego nie tylko normalnym zajęciem, ale przy tym bardzo pasjonującym. Wielkie powodzenie w nowej pracy, służeniu chorym, było jakby wynikiem jego chrześcijańskiej, współczującej natury. Dla lekarza był niezastąpionym pomocnikiem, a wkrótce także i doradcą.
Żenia przeczytał już w tym czasie znaczną część literatury medycznej, która znajdowała się na oddziale w ogromnej ilości. Pewnego razu, późnym wieczorem, dwóch żołnierzy przyniosło na oddział kucharza nudnego w ciężkim stanie. Podczas badania lekarze stwierdzili, że trzeba będzie wykonać trudną i niebezpieczną operację. Komarow bardzo mu współczuł i robił wszystko, żeby jakoś ulżyć w jego cierpieniach. Operacja trwała ponad 3 godziny, w ciągu których Żenia nie odchodził od stołu, wypełniając wszystkie polecenia chirurga. Bladego i nieprzytomnego chorego przewięziono do sali i Żenia prawie od niego nie odchodził. Kiedy nudny się ocknął, Komarow uścisnął mu rękę i uspokoił. Żyjesz, mój drogi, i będziesz żył, teraz zdrowiej. Delikatnie i z wielką ostrożnością pielęgnował go, to przewracając go, to poprawiając poduszki, dotąd aż ten wyraźnie się wzmocnił i mógł już rozmawiać. Za każdym razem Żenia, pochylając się nad nim, pytał z miłością i współczuciem o samopoczucie i pocieszał go. Pewnego razu przed snem Komarow podszedł do nudnego, żeby mu życzyć dobrej nocy. Ten nie spał, ale lekko podniósłszy się na łokciach, podciągnął się i położył wyżej. Żenia dostrzegł, że po jego twarzy lecą ciurkiem łzy i kucharz, ocierając je, patrzył z uwagą w twarz Żeni. — Co się dzieje? Stało się coś? — spytał zaniepokojony chorego. Nudny złapał go za rękę i ściskając powiedział przerywanym głosem. — Wybacz mi, Żenia, za to, co zrobiłem. Wtedy, jak puściłem psa na ciebie, męczę się do dzisiaj. Komarow nie wiedział, co odpowiedzieć na tą nadzwyczajną spowiedź człowieka, który kiedyś okazał mu takie okrucieństwo. W umyśle zabrzmiały słowa Pawła. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Rzymian 12:21. Wkrótce po wyjściu ze szpitala kucharz nudny został przeniesiony w inne miejsce. Żenia nie wiedział, jak potoczyły się losy tego człowieka, ale był pewien, że to okrucieństwo, które okazał mu kiedyś, było ostatnim w jego życiu. Niewątpliwie ten grzech został w nim pokonany całkowicie. Tak miesiąc po miesiącu upływały lata. Żenia był szczęśliwy, że Bóg zachował go od śmierci w tym koszmarze, obdarzył zdolnościami, doświadczeniem i dał chrześcijańską stabilność. Pewnego razu na oddział przybył doświadczony lekarz, chirurg, z rodzinnych stron. Do swoich zadań przystąpił bardzo ostrożnie. Do chorych więźniów odnosił się bardzo oficjalnie i w każdym z nich widział przede wszystkim przestępcę. Zaczął zbierać dla siebie personel, ale ponieważ nie było wielkiego wyboru, to przyjął zarekomendowanego Komarowa. Żenia od początku wywołał na nim dobre wrażenie i stwierdził, że także wśród przestępców mogą być dobrzy ludzie, tylko trzeba ich szukać. Wkrótce chirurg dowiedział się, że Żenia jest chrześcijaninem, ale to nie zmieniło jego uprzedzenia, choć we wszelkim postępowaniu Komarowa nie mógł się doszukać nieszczerości lub sztuczności. Coś jednak nie dawało mu zupełnie zaufać Żeni, do tego potrzebne było jakieś szczególne zdarzenie. Pewnego razu stało się coś, co diametralnie zmieniło jego spojrzenie na ludzi, a na Żenię w szczególności. Do szpitala przywieziono ciężko chorego, który musiał mieć wykonaną skomplikowaną operację i lekarz niezwłocznie do niej przystąpił. Komarow pomagał mu, przygotowywał instrumenty i w czasie operacji podawał je chirurgowi. Pod koniec operacji, widocznie od długiego napięcia, zaczął się wyraźnie denerwować. Co chwilę na sali słychać było krótkie polecenia. Szczypce, skalpel, tampon. W jakimś ważnym momencie okazało się, że skalpel nie był wystarczająco ostry i chirurg, gwałtownie podniósłszy głowę nad chorym, spojrzał osądzająco na Komarowa i cisnął z całej siły skalpel o ziemię. Żenia wzdrygnął się, wydał jakiś syczący dźwięk oznaczający coś w stylu proszę mi wybaczyć, ale natychmiast podał lekarzowi drugi instrument i zastygł nieruchomo na swoim miejscu. Operacja wkrótce się zakończyła. Chirurg zmęczonym, ale zadowolonym głosem wydał ostatnie polecenie. Chwała Bogu, udało się, można zakładać szwy. Zamierzając odejść od stołu operacyjnego, spojrzał machinalnie pod nogi, a potem na białą twarz Komarowa.
Rzucony z siłą skalpel przebił szmaciany laczek żeni i wbił się głęboko w jego nogę, stercząc z niej i pobłyskując niklowaną rączką. Przez cały czas operacji żenia, nie dając po sobie nic poznać, przemógł ból i pozostał na swoim stanowisku. Wybacz mi, chłopcze, przemyj to spirytusem. A następnym razem chirurg nie skończył, machnął ręką i szybko schował się w swoim gabinecie. Żenia ostrożnie wyciągnął ostrze z nogi, szybko założył opatrunek i jakby nigdy nic odwiózł chorego na salę. To zdarzenie dosłownie wstrząsnęło cywilnym chirurgiem. W jego oczach Komarow stanął w zupełnie innym świetle, jakby jakaś zasłona spadła mu z oczu, które z takim uprzedzeniem patrzyły na wszystkich więźniów. No, Żenia, teraz mi udowodniłeś, że chrześcijanin nie tylko jest uczciwym, ale i niezwykłym człowiekiem. Przyznał mu się lekarz tego samego dnia, gdy zaszedł do niego. Dzięki tobie zyskałem właściwe wyobrażenie Chrystusa, którego wcześniej nie miałem. W rezultacie tego Komarow stał się dla chirurga nie tylko bardzo szanowanym przyjacielem, ale bliskim i drogim bratem. Chwała Bogu! Lata II wojny światowej 1941-45 były ciężkie nie tylko na frontach, ale i tysiące kilometrów od nich, szczególnie dla więźniów na Kołymie. Zaostrzył się obozowy rygor i tak jak wcześniej więźniowie mogli wychodzić poza obóz, by zdobyć coś do jedzenia, to teraz umierali z głodu otoczeni drutem kolczastym. W tym czasie skończył się wyrok żeni, ale nie skończyła się jego tułaczka. Wezwano go do gabinetu naczelnika obozu. No co tam, Komarow? Zwrócił się do niego naczelnik. Pewnie ci się już znudziło siedzieć za drutami. Twój wyrok dobiegł końca. Dalszych instrukcji nie ma, więc nie możemy cię tu dłużej trzymać. Podpisz tą kartkę i gratuluję wyjścia na wolność. Wyciągnąwszy rękę, oznajmił mu naczelnik. To co, mogę teraz wracać do domu, do rodziny? Spytał ostrożnie żenia. Nie. Do domu nie możemy cię puścić. Zabieraj swoje rzeczy i wychodź. Będziesz teraz mieszkał poza zoną do odwołania. Dziękuję za gratulacje, naczelniku, ale takie uwolnienie wcale mnie nie cieszy, bo wasze do odwołania, jak rozumiem, oznacza nic innego jak dożywotnią zsyłkę, odpowiedział Komarow i wyszedł z obozu. Smutek i troska ścisnęły serce żeni. Kiedy dali mu 5 lat, to czekał, kiedy to się skończy. A teraz? Na co ma czekać? Tym bardziej, że w jego życiu faktycznie nic się nie zmieniło. Dalej pracował na oddziale medycznym i jedyną pociechę znajdując w tym, że może pomagać chorym. Na szczęście mógł prowadzić korespondencję z żoną, z której dowiadywał się o wielu rzeczach. Lida bardzo za nim tęskniła, a córeczka rosła zupełnie nie znając ojca. Od wielu przyjaciół nie było żadnych wieści. Młodzi bracia zabrani wraz ze swoimi ojcami odbywali swoje wyroki. Jasza Niedostojew siedzi w tajszecie i koresponduje z Nataszą, jak z narzeczoną, czekając, kiedy Bóg pozwoli im się połączyć dla wspólnego życia. Młodzież spotyka się, tak jak wcześniej, gorąco modląc się o swoich drogich więźniów. Starcy wystraszeni pochowali się i nie pokazują się na nabożeństwach. Natasza wciąż go wspomina i przekazuje gorące pozdrowienia. Te listy to było jedyne, co rozgrzewało duszę żeni, napełniając go nadzieją na lepszą przyszłość. Jednakże latem, w lipcu 1942 roku, w życiu żeni nastąpiły poważne zmiany, które zmieniły bieg jego monotonnej codzienności. Żenia został wezwany do biura i oznajmiono mu, że przenoszą go do Ust-Omczuk.